Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry pani poseł, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pięknie z Sejmu z Warszawy, witam wszystkich państwa. Na początek cytat. Skończyliśmy z logiką Polski ABC, Polska ma się rozwijać równomiernie. To są słowa premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy we wtorek mówił o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. Taka jest właśnie idea tego funduszu, pani poseł? Zdecydowanie tak i to jest idea, którą realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości już od 5 lat. Proszę spojrzeć, wszystkie inicjatywy, które pojawiały się ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy to inicjatywa 500+, 300+, trzynastki dla emerytów, czy właśnie Fundusz Inicjatyw Lokalnych, Inwestycji Lokalnych, czy też FDS-y, czyli Fundusz Dróg Samorządowych, wszystko miało służyć rozwojowi tych najmniejszych miejscowości, również tych dużych, ale chodziło o to, żeby Polska rozwijała się równomiernie, żeby nie było tak, jak było za czasów Platformy Obywatelskiej. Pamiętacie państwo tę koncepcię centryczną, że tylko 5 ośrodków w Polsce miało się rozwijać, te największe aglomeracje. No i jak coś spadło z pańskiego stołu, to wtedy może i się dostało mniejszym samorządom, mniejszym gminom, mniejszym miejscowościom. Nie może być takiej logiki, bo to by doprowadziło naprawdę do tego, że rzeczywiście jest elita, a reszta to tacy parweniusze, którzy jak sobie poradzą, to dobrze, a jak sobie nie poradzą, no to znaczy, że taki był rynek, że taka była logika rynku, no i to trudno również dla mieszkańców. Ja pytam dlatego, bo po ogłoszeniu tej listy beneficjentów tego funduszu właśnie odezwały się niektóre samorządy, no z takim żalem, że wsparcia nie otrzymały. Ach, rozumiem to doskonale, ponieważ nadzieje, oczekiwania ze strony samorządów były olbrzymie. Zresztą na terenie województwa opolskiego muszę państwu powiedzieć, że złożono olbrzymią liczbę wniosków. Ja będę z głowy mówiła, mogę się tutaj w tych liczbach troszeczkę pomylić, ale lekko około miliarda wniosków. Także muszę powiedzieć, że bardzo dużo tych wniosków w sposób naturalny. Nie można było tych wszystkich wniosków zrealizować. Po pierwsze dlatego, że kwota niewyobrażalna, a po drugie dlatego, że kryteria też w jakiś sposób eliminowały wiele wniosków. Wiele wniosków było na olbrzymie kwoty, niespójne z ideą Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast, żeby wykazać w liczbach, jak dużo samorządów dostało, to proszę spojrzeć. 71 gmin mamy na terenie województwa opolskiego. I z tych 70 gmin, 30 gmin otrzymało pieniądze. Prawie połowa. Prawie połowa. Mamy 12 powiatów. I z tych 12 powiatów, 7 powiatów otrzymało dofinansowanie. A proszę pamiętać, że jest to druga transza Funduszu Inwestycji Lokalnych, a właśnie rozpoczęła się trzecia. No właśnie, pierwsza była w sierpniu, teraz druga i będzie też trzeci etap. I będzie teraz trzeci nabór, już jest, chyba wczoraj został ogłoszony, jeżeli nie wczoraj, to na pewno dzisiaj zostanie ogłoszony. Do 27 grudnia samorządy mogą składać wnioski do pana wojewody, a rozpatrzone ma być to w trybie absolutnie ekstraordynatoryjnym i te wnioski, te gminy, które samorządy, bo również powiaty mogą składać, również samorząd województwa, te wnioski, które uzyskają dotacje, pieniążki na kontach samorządów mają być już do 10 stycznia, więc naprawdę bardzo, powiedziałabym, przyjazny i korzystny dla samorządów nabór, gdzie szybko, sprawnie można zawnioskować, wygrać i otrzymać pieniądze. I otrzymać pieniądze na te rzeczy, które są najważniejsze, bo pamiętajmy, że przecież głównym celem programu, głównym celem Funduszu Inwestycji Lokalnych jest danie takiego impulsu do dynamicznego rozwoju wszystkich regionów Polski, również tych naszych opolskich. Pan premier Morawiecki tak ładnie powiedział, że to taka swoistego rodzaju tarcza dla samorządów. Tak, tarcza dla samorządów w tym trudnym covidowym czasie to ma być taki impuls, który z jednej strony ochroni przed tym, co się dzieje w ramach kryzysu covidowego, a z drugiej strony no, będzie
pomocą dla samorządów. Tak sobie myślę, pani poseł, może się mylę, ale wydaje mi się, że ten niepokój samorządów też jest wzmocniony trochę tym, co się dzieje dookoła budżetu unijnego, że po prostu samorządowcy się martwią, że zabraknie im pieniędzy na inwestycje. No oczywiście, że nie mogą się tym martwić, bo przecież jasna jest informacja, że działamy, gdyby cokolwiek się wydarzyło. Oczywiście, co jest na pewno się nie wydarzy. Nie mówię dlatego, że zaklinam rzeczywistość, tylko dlatego, że wszyscy w Unii Europejskiej, nawet ci, którzy bardzo mocno optowali za takimi rygorystycznymi, bezprawnymi, nieprawnymi rozwiązaniami, to im również zależy na tym, żeby te pieniądze w ramach Funduszu Odbudowy znalazły się w ich krajach. To jest po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że działamy na prowizorium, które jest bardzo dla Polski korzystne, więc gdyby cokolwiek się wydarzyło, co jest oczywiście niemożliwe, to oczywiście te pieniądze i tak się znajdą. Te samorządy, które wieszczą takie informacje, to są właśnie te samorządy, które nie sprzyjają rządowi Prawa i Sprawiedliwości i cokolwiek by rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił, to i tak by krytykowano i też różne formy sprzeciwu widzimy, prawda? Gaszenie światła, wywieszanie flag Unii, nawet pisanie listów do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Według mnie są to absolutnie nieakceptowalne formy protestu, w ogóle nie mające jakby żadnego celu, no bo cóż to za pomysł wyłączenie wszystkich świateł w mieście? Czy to rzeczywiście jest właściwa forma protestu? Tak naprawdę komu się szkodzi i za czym się protestuje? Czy mamy protestować za tym, czy przeciwko temu, że Polska broni swojej suwerenności, swojej niezależności, swojej pozycji. Szczególnie, że proszę pamiętać, zwrócić uwagę na to, że wczoraj pojawiły się już informacje, takie przebłyski, wypuszczone komunikaty a konto dzisiejszych negocjacji jutrzejszych, że oto będzie kompromis polegający na tym, że wyłączone zostaną z tak zwanych definicji praworządności kwestie dotyczące życia obywatelskiego, życia rodziny, życia spraw społecznych, dotyczące spraw społecznych, czyli wszystko, czego my się obawialiśmy, a nie bez powodu się obawialiśmy. Ja tylko przytoczę ten przykład z Holandii, który jest szczególnie bulwersujący, że oto w Holandii można rodzicom odebrać dziecko niepełnosprawne do 12 roku życia. No, pamiętamy ten kasus, że holenderskie małżeństwo uciekło z Holandii do Polski, szukało u nas azylu, uciekło z dzieckiem autystycznym. Jak rozumiem, pani poseł optymistycznie patrzy na bezwzględnie optymistycznie. Na szczyt. Chociaż tutaj z obozu Zjednoczonej Prawicy takie dość różne zdania są na ten temat i dlatego się też zastanawiamy, jak to może wyglądać finalnie. Nie. Z obozu prawicy wychodzą jednoznaczne opinie. To, że Zjednoczona Prawica składa się z trzech partii, które mają różne perspektywy widzenia spraw i to jest zupełnie naturalne. To dobrze. To nie oznacza, że mamy różny pomysł na politykę międzynarodową. Absolutnie nie. Pan premier Mateusz Morawiecki wczoraj to jednoznacznie powiedział w Sejmie. Jednoznacznie też powiedział to wczoraj dziennikarzom, co potwierdzają liderzy pozostałych partii koalicyjnych, zarówno pan premier Gowin, jak i pan minister Ziobro, że nawet jeżeli oczekiwania ze strony koalicjantów są co do metod i narzędzi inne, to wszyscy mamy na celu to, żeby nikt nie mógł szantażować Polski nieprawnymi, bo nie znajdującymi miejsca i zapisów w traktatach unijnych groźbami. No nie może być tak, że na poziomie Komisji Europejskiej ktoś sobie tworzy jakieś prawo, które nie ma poparcia i oparcia w traktatach unijnych. Finalnie gra jest do jednej bramki. Finalnie gra jest, pięknie pani to mówiła, finalnie gra jest do jednej bramki. Pani poseł, także absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby samorządy się czuły niezaopiekowane. Nie rozumiem w ogóle skąd ta obawa. Przecież ten Fundusz Inwestycji Lokalnych to jest absolutnie pionierska właśnie inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, która wcześniej w ogóle nie miała miejsca. Proszę mi, w ogóle być może ktoś z państwa pamięta, to niech to teraz położy na stole tą informację, czy kiedykolwiek w przeszłości była o takiej skali pomoc dla samorządów, bezzwrotna pomoc dla samorządów. Po raz pierwszy się to wydarza i teraz samorządy niektóre
chcą mówić, że się obawiają o swoje fundusze. A kto właśnie dba dzisiaj o te budżety samorządów? No proszę spojrzeć, w tej transzy, tylko w tej transzy na Opolszczyznę trafia 87 milionów. Bezzwrotnej pomocy, bezzwrotnej pomocy. W sumie ponad 200 milionów łącznie z pierwszą i z drugą transzą. A jest jeszcze trzecia transza przed nami. To jest absolutnie historyczna pomoc. Absolutnie historyczna. Pani poseł, to jeszcze króciutko dopytam o wczorajsze posiedzenie Sejmu, tam wotum nieufności wobec wicepremiera Kaczyńskiego, no ale arytmetyka sejmowa jest taka, że po prostu wniosek został też odrzucony. Jak pani odczytuje te wątpliwości opozycji, którzy taki wniosek zgłosili? Ale to nie są żadne wątpliwości, to jest po prostu zwykłe chuligaństwo polityczne, zwykły pretekst do tego, żeby wyjść na mównicę i wykrzykiwać swoje bluźnierstwo, bo to przecież zarzucanie panu prezesowi, wicepremierowi Kaczyńskiemu, że on naraża na niebezpieczeństwo Polaków i to w ustach osób, które wyprowadzają na ulicę ludzi w dobie COVID-u, wyprowadzają ludzi, kiedy wiemy wszyscy, że ten dystans społeczny jest jedną z fundamentalnych ochron przed koronawirusem, no to przecież to jest, to już nawet nie jest hipokryzja, to nie jest obłuda, to jest po prostu nietrzymanie się, brak kontaktu zupełnie z rzeczywistością, no ale z tego jest opozycja znana. Cóż ta opozycja może zarzucić panu premierowi Kaczyńskiemu, panu prezesowi Kaczyńskiemu? Pięknie wczoraj powiedział pan Morawiecki. Patrzmy na parametry, patrzmy na liczby. To właśnie w ciągu ostatnich 5 lat spadła o 30% bezrobocie. Nie mówię o deficycie, jaki mamy niski, również historyczny. Wszystkie parametry, status Polski wskazuje, że jest lepiej. A mimo wszystko opozycja chce rzucać kalumnie nieprawdziwe na pana prezesa Kaczyńskiego. Nawet nie chodzi o tą arytmetykę, która powoduje, że cały ten wniosek był z góry skazany na niepowodzenie. Chodzi po prostu o odczucie Polaków. Jest w Polsce lepiej. Nawet ten Fundusz Inwestycji Lokalnych no jest dowodem na to, że w trudnym czasie covidowym można Polakom, samorządom pomagać. I kropeczka, pani poseł, musimy już postawić. Rozumiem. Temat jeszcze na pewno rozwiniemy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wioletta Porowska była dzisiaj z nami, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szefowa tej partii w regionie. Z Opola do Warszawy. Pozdrowienia. Dziękuję. Dziękuję, pięknie pozdrawiam.